Dobry wieczór, witam, witam Patriarcho, witam, witam Pirku, zdradzie z kaszu mówino. Tym razem miałem zupę. Dobrze, zdradzie z kaszu mówino Pirku, jak tam się ci mija dzień, tam wszystko? No, okay? Nalewam sobie właśnie herbatę, jest fajnie, wiesz, będę się orbał sobie na odcinku. Oglądamy, jak wielkie potęgi Europy ścierają się z wielkimi potęgami Azji. Powiem tak, no... Czy jak patrzycie w lustro, nie czujecie obrzydzenia do samych siebie, robiąc takie zagrywki? Nie, ja czuję obrzydzenie, jak patrzę na mapę i widzę te Węgry. Wymiotować mi się chce. No, zlewają się z Polską. Ktoś powinien się zdecydować. No. Ewidentnie. Wciąż nie powiedziałem ostatniego słowa w tej wojnie. Francjo, gdzie ty masz swoje główne siły? Partykularyści. Partykulariści we Francji. Tak. Tak. No tak. No widać, mieli swoje problemy, no. No tak. Głód, ubóstwo. Czemu jestem taki miętki? Taki miętki. Miętki. Miękki chyba, chciałeś powiedzieć. Nie no, miętki. Miętki. Ja jak mieciu? Prawie. Tylko bardziej. Jednoczymy się wszyscy w bólu i nadziei. Francjo, teraz pomożesz, prawda? Stoisz obok, no musisz teraz. No widzisz, że to jest zwycięstwo. Musisz pomóc. Tak! Idziesz, dobrze! Ze skórkami idziesz i... Dobrze. Teraz zająć się buntownikami, którzy wybuchli, pomimo tego, że nie powinni wybuchać, bo są moją kulturą, ale no, kto tam wie. Redukować worek z oszym. Po prostu nie uważają cię jak państwo i chcą stworzyć swoje własne państwo. Unrest musi być mniejszy niż ile? Zero. A skąd ja mam unrest? War exhaustion i overextension. No to się da zrobić. Bez problemu, ale... Ale no, nie zdążę. Cholera jasna. Jeszcze Osmanie. Cholera jasna. Dobra. Moskwa robi na mnie claimy. Nie wiem jak, znaczy wysłał do mnie agenta, nie wiem po co. Polska ma Unię z Litwą i Moskwą. Super. Naprawdę. To jest najlepsza rozgrywka, jaką miałem w Europie. Jestem Węgrami. Jestem otoczony przez Unię hiszpańsko-aragońsko-neapolską, Osmanów i polsko-litwo-Moskwę. I Austrię, która nie odpowiada na żadne wezwania do wojny. Podobnie jak Pirku, zdradziecka Szumowina. Zapamiętam. The rival of our life. Czemu mi każe z Ottomanem poprawiać relacje? O co tu chodzi? Wciąż możesz go zaatakować. Po to w ogóle grałeś Mamulukiem. Mieliśmy podzielić się Osmanem. A ty grałeś. Podzielimy się. Teraz to się podzielimy. Osman będzie mój. Tak, oczywiście. A twoje będą części Osmana we Węgrzech. Na Węgrzech. Jakie na Węgrzech? Osman nie ma Węgrzech. Jeszcze nie ma. Czy ty wiesz co, o czym ja nie wiem? Chcesz mi o czymś powiedzieć? Zdradzić mi jakieś informacje, coś ważnego, nie wiem? No, jeśli bym chciał, to bym ci ich nie stracił. Dobra, dociskamy frajerstwo, dobra. Czego wy ode mnie chcecie w ogóle? Aha. Całą drogą, gdyby zabrali mi prowincję, to wiecie, jaki kraj mógłby wejść w koalicję? Ja. Co? Jakby mi zabrali prowincję, to jedynym krajem, jaki mógłby wejść w koalicję, to ja. A. Reszta świata ma wyrąbane w Osmanów. Mają gdzieś tam jakieś Osmanie. Ładny ten Osman. Ja bym z nim sobie już podpisał. Mantuan separatist. Mam nadzieję, że nie idziecie do... Dobrze, nie idą tu. Dobrze, doskonale. Czy ja skorowałem, co miałem skorować? Zaraz skoruję. Może zdążę jeszcze w sumie. Jak na to patrzę. 81%. Mogę zdążyć. Nie będę miał tego unrestu, właśnie będzie plus 2. A z tego mam 0,95. Musiałem War Exhaustion całkowicie zbić. Musiałem nagle dostać event na Diplomatic Power. Inaczej w tupie jestem. Aja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 j
prowincję. No fajnie, no śmiesznie. Miło i przyjemnie, ale trzeba iść na północ. Trzeba się ratować.
Trzeba się ratować. To jest konsolidować. Nawracać kolejne prowincje przy okazji. A wy idźcie na peszt. Teraz sobie pobuduję manufaktury. Buduj, ja buduj. Boże, macie takie... Takie stabilne gry. A ja tutaj robię co mogę. Walczę na 15 frontach. Z każdym... Ja już 25 ale prowincji. Ale ten turek kupię, to manewruj. Dobra. Co byś zrobił bez tej Francji? No, po to już wziąłem z nią sojusz, bo wiedziałem, że jakby mnie Osman zaatakował, to by Mameluk nawet palcem nie kilnął. By zerwał zaraz sojusz. Było zerwać sojusz i ten brać z tym, z Mamelukiem. Nie, Mameluk by nawet nie zareagował. Pirku by nawet by palcem nie kilnął, zdradziecka Szumowina, a ja mu ufałem. I to powtarzałem na odcinkach, ufałem mu. Pani ludzie piszą w komentarzach, tak jak już w komentarzach, tak. Ale ten Pirku jest kurwa, nie, takiego to bym w ogóle wziął, nie, takiego to, taki to bym w ogóle, o, tak bym piszą. Na 100%. Niech pisze. Z pewnością. No, wyście się zdziwili. Pewnie piszą, ściśnij ja tam... tego grubego skurwysyn. Pewnie piszą, fajna seria, szkoda, że znieciliście. Dobra. Kosowo należy do Węgrów! Nie. Dobra. To kiedy mi oddasz tą Wenecję? Po wojnie. Po wojnie. Teraz Wenecja daje mi. Po wojnie. Po teraz wojnie. Wenecja daje mi przychód, który jest bardzo istotny do tego, by wygrać. Co ona ci tam daje? Cztery przychodu. Trochę daje. No, 2,5. Więcej niż całego państwa. 4. Dokładnie 3,74. 3,74. 2,67. Dokładnie widzę. Dostaję z Wenecji kolekt 3,74 z Wenecji. Taksacji. Znaczy z tego handlu. 3,74. Nie, Merchants of Hungry, kolekcja 2,74. A teraz mam 3,82. Widzę. To jest wiesz. Kurczę, no i co teraz wybrać? Prestiż albo prestiż pieniądze. Mać. Dobra. Masakrowani raz. Masakrowani. No, to Francja ci już nie pomoże. Czemu? No bo są wyczerpani wojny. No się widzę. Francjo, wbij się tu i pomóż. Decydująca bitwa. Bitwa o wszystko. Wycofali się. Dalej, już prawie! Mało brakuje, Francjo, tutaj ściśnijmy jedną armię. Jedną, dwie. To co z tą Wenecją? Spierdalaj. Wiedziałem, że to zrobi. Birkum wypowiedział mi wojnę! Czemu mnie nie zawołałeś, patriarcha? To nie! Czemu to robicie? Poprosił cię przecież. On chciał cztery prowincje ode mnie! Ale cię poprosił. On chciał ode mnie cztery prowincje. Poprosił cię. To Francja, zdradziecki sojusznik. Wszyscy zdradzieccy. Czy mamy jakiegoś sojusznika w tej wojnie? Tak. Knightów. Właśnie, w sprawie Knightów to zrobiłem sobie właśnie na nich claima. Tak? Tak. Potwierdzam. Co ty chcesz ode mnie? Take Fruli. No to widzisz, no. Dwa. Nie rzucim ziemi! I tak dalej. Dobra. Ja mam plan. Ja to rozegram jakoś. Choćbym miał upaść, nie odzyskasz tych ziem. Znaczy, nie podbijesz tych ziem.
Podobało mi się to nie odzysk. Rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Mam generała trzygwiazdkowego. 6-5-6-5. Polski naród, polski lud. Węgierski szczep piastowy. Idź stąd. Idź stąd. Ech, ja zeroci. Kurde. Idź stąd. Wygrał bitwę pierwszą. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Powiedziałem idź stąd. Dobrze. White piece. Wygrał. White piece. White piece. White piece. White piece. Uczciwie. Uczciwie. Nie. White piece. Uczciwie, stary. Uczciwie. O nie! To tak! White Peace? Czy jednak mam cisnąć dalej? Twoje śmieszne armie. Hm? Tak? Możesz cisnąć dalej. Czyli nie White Peace. Patrz, chwilę chcesz pieniędzy. Nie no, Pyrku! Pyrku! Zerwałeś ze mną sojusz, tak bym tobie oferował. Mhm, już to widzę. W której wojnie ci nie wysłałem pieniędzy? W każdej, jakie tylko prowadziłeś, dostawałeś ode mnie pieniądze. Dorwać tych frajerów! To była jedyna rzecz, jaką robiłem. Dorwać tych frajerów! Famać! No to mnie rozjuszył. Rozjuszył. No to mnie rozjuszył. No, trzymaj mnie, Macie! No to będzie. No to będzie. To co? White Peace? Nie, dziękuję. Może White Peace? Nie, dziękuję. Dawaj White Peace'a! Nie, dziękuję. No to to ile sens prowadzić wojnę, którą wygrywam. No. Patriarcho! To wygrę. Zakończmy na tym, no po co rozlewać krew niepotrzebnie? Czemu to robisz? W imię czego? W imię czego? Zastanów się. To nie jest wojna, w której chcemy walczyć. Ty to wiesz, ja to wiem. Wszyscy to wiemy. Kurczę. Dobra. No kurczę, no. Rekrutujesz na armię, prawda? On rekrutuje armię, prawda, Pirku? Nie wiem. Wysłałeś mu pieniądze, prawda? Nie. Przysięgasz na swoją matkę? Tak. Nie proszę o wiele. No. Patriarcho. Pomyśl. No, po co walczyć? Jak można się kochać? Patriarcho. No ja lubię, ja kocham Bóg. Ale to ja mam więcej warscora, no. Bot by się zgodził. No na razie mam. Cholera. To na razie mnie niepokoi. Gdzie jest jego armia? Jest zbyt cicho. Nie podoba mi się to. Ani trochę. O mój Boże. Dobrze, patriarcho, dobrze. Dobry pomysł. Jak tam dzieci się żyje? Ma minusy. Niedźwiedź. Ma minusy. Kurde. Słyszałeś, że kiedyś w prowincji Raguza? Zmasakrowałem go w kolejnej bitwie. Wygrałeś. Wygrałem. Oddasz Urbino? Nie. To rozmawiamy dalej. Dobra. Dobra. O, 5 szoku generał. Tak.
Nie rzucim ziemi! Nie patrz na to! Nie patrz na to! Ja wiem na co pan... Nie patrz na to! Zaakceptuj! Za samo to, że ścisnąłem cię tyle razy, powinieneś już po prostu zaakceptować moje warunki. Whitepisowe. To jest... Bot by się na to zgodził. Bot by powiedział, że jak najbardziej. Twoja Agna jest silna. Trzeba to przyznać. No to zaakceptuj! No! Ale dostałem nowego generała. A jak go pokonam, to zaakceptujesz moje warunki? Nie. Tak też sądziłem. Kurwa. O nie, niepotrzebnie się tu ubiłem. Ale już trudno. O kurwa, trzy gwiazdkowy generał. Ale masz minusy. Nie ma sensu. Dobra, nie. Cofać się. O kurwa. No patriarcho, no błagam, no. No nie, no. No czego ty ode mnie chcesz? No, wygrać wojnę. Ale no możemy tak walczyć bez końca. O nie. Błagam. Tak, uff, przez chwilę nie miałem generała. Uff, dobrze. Dobra. Nie! Ja się muszę bronić. Będziemy się bronić w Urbino. Należy do mnie! Doskonale. Co za prowincja? O Boże! 60 tysięcy? Stary, nie przesadzasz, aby? Jestem tylko małymi Węgrami, no. Osman mnie ścisnął, no. Wszyscy mnie ścisnęli, no. Patriarcho. Zastanów się nad... Może tu nie idź, może... Zatrzymaj swego ogiera. Patriarcho. Co? Może się wycofaj. Nie, no. Jeszcze nie. Ale dobrze ci idzie. Cholera jasna. Proszę, wbij się we mnie, zniszcz mnie. Proszę, zrób to. Jestem gotowy. Kurwa. Jeszcze więcej rekrutuję. Boż. Czemu to robisz? Za jakie grzechy mnie pokarałeś czymś tym? Boże, jeszcze mi tu zablokował port. Odcina mi przypływ gotówki. Do boju! Masa. Nie! Za dużo! Wycofać się! Nie. To co? To uczciwie? No nie dogadamy się, no widzę się, no nie dogadamy. No się nie dogadamy, no. No. Ty ode mnie chcesz, stary! No kurczę, co mam jeszcze ci... widziałem Weronę tylko. No a co ty chcesz ode mnie? Cztery prowincje dostaniesz na koalicję dostaniesz. Połowy świata. Nie, trzy wystarczy. No dostaniesz koalicję całego świata. Nie chcesz nie. tego. Dostaniesz. Nie. Tak. Nie. Bóg jest dobry, plus jeden do stabilności.
Jarko, przemyśl to jeszcze. Wciąż jest nadzieja. Patriarcho! Wciąż możemy się dogadać. Zaproponowałem ci Weronę. Nie każ mi robić planu awaryjnego. To wezmę 1000 pożyczek i zaczniemy walczyć naprawdę. Ty jeszcze nie widziałeś? Może. Może. Nie, nie twierdzę, że nie. Nie twierdzę, że tak, ale twierdzę, że ten odcinek jest wystarczająco długi. A że patriarcha wyjeżdża, to może zapomni. Tak. No. To więc. Nie nagrywamy jeszcze innego? Nie, nie, nie. Tyle. Pa, pa.